Polacy niechętni do mierzenia temperatury. Nawet przy covid koronawirus. ponad połowa Polaków nie zmierzy temperatury w razie COVID-19. Większość Polaków trzyma w domu termometr do mierzenia ciepłoty ciała, wynika z sondażu. Jednak 57% badanych nie zamierza zmierzyć temperatury w razie podejrzenia zakażenia COVID-19. Termometry do mierzenia temperatury ciała są w Polsce powszechne. 69% badanych zadeklarowało, że ma w domu taki termometr, 18%. Niewielu nie pamięta, czy jest w ich domu, a 13% nie dysponuje takim przyrządem. Termometry w dużych miastach osoby, które wskazały posiadanie termometrów w domu w większości pochodzą z miast powyżej 500 tysięcy. Mieszkańców z województwa mazowieckiego i wielkopolskiego. Natomiast ci, którzy nie posiadają termometru, głównie zamieszkują miejscowości od 20 tysięcy do 99 tysięcy, mieszkańców wina częściej pochodzą z województwa podkarpackiego i podlaskiego. Wśród badanych, którzy deklarują posiadanie termometru w domu 70%, stanowią kobiety, natomiast w grupie ponad 18%. Niepewnych tego faktu jest zupełnie odwrotnie i większość stanowią mężczyźni. Koronawirus. Większość nie zmierzy temperatury przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem 57%. Polaków nie zamierza mierzyć sobie temperatury ciała 42%. Jest przeciwnego zdania A2%. Nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie. Do zwolenników pomiaru temperatury w takiej sytuacji głównie należą osoby z miast powyżej 500 tysięcy mieszkańców, posiadające wykształcenie średnie oraz wyższe i zarabiające pomiędzy 5 tysięcy złotych a 6,9 tysięcy złotych netto. Najwięcej takich osób zanotowano w województwach mazowieckim, wielkopolskim i pomorskim. Badani, którzy nie zmierzają mierzyć temperatury ciała. To osoby ze wsi i małych miasteczek do 19 tysięcy, mieszkańców, posiadające w większości wykształcenie zawodowe i zarabiające do 2,9 tysięcy, złotych netto. Z analizy danych wynika, że najczęściej ta grupa badanych pochodzi z województw podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego. Widać, że Polacy są mocno podzieleni w tej kwestii. Wysoki odsetek osób niechętnie nastawionych do mierzenia temperatury może świadczyć o tym, że są one niedoinformowane albo lekceważą potrzebę kontroli. To jest brak ostrożności wynikający ze zmęczenia chaosem informacyjnym, powiedział Piotr Piątek, współautor badania, ekspert w Armii, cytowany w komentarzu do raportu. Pomiar ciepłoty podnosił dyscyplinę nie można pominąć faktu, że nawet w szeroko pojętej przestrzeni publicznej coraz rzadziej mierzy się temperaturę, a przecież to też działało w sposób edukacyjny na społeczeństwo. To było mocno widoczne na początku pandemii i powszechnie podnosiło dyscyplinę, dodał Piotr Piątek. 52% Osób korzystających z tradycyjnych rtęciowych termometrów używa ich ze względu na dużo niższą cenę w stosunku do elektronicznych. 34%. Badanych uważa, że rtęciowy termometr podaje dokładniejszy wynik. Cieczowe termometry już dawno powinny wyjść z obrotu. Ale Polacy są do nich przyzwyczajeni. Używanie ich wydaje się prostsze, bo przecież elektroniczny sprzęt może za każdym razem pokazywać nieco inny wynik. Jednak pomijany jest fakt, że termometr elektroniczny daje natychmiastową informację, a to jest dużym ułatwieniem dla chorego. Istotną różnicą jest też pomiar ciągły, który może być skorelowany z innymi parametrami życiowymi, jak pulsem czy nasyceniem tlenem. To pokazuje szerszy obraz stanu zdrowia, podsumował piątek. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 6-15 grudnia 2021 roku metodą CAVI w ramach ogólnopolskiego raportu COVID-19. Co Polacy wiedzą o mierzeniu temperatury ciała przez Platformę Analityczno-Badawczą UCRSR na zlecenie firmy Warmie na reprezentatywnej próbie 1006 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat.